Kochani, za nami już sporo atrakcji, ale jak to mówią, życie zaczyna się po 70. Patrząc na Tarzan Boya, rozumiemy, że poeta nie mógł się mylić. Krzysiu, tak swoją drogą, ta koszula. Wyglądasz, jakbyś był sponsorowany przez policję drogową w ramach akcji Jestem widoczny, jestem bezpieczny. Skąd się wzięła? Dlaczego się wzięła? Jaki miałaś pomysł, aby przyjść do naszego studia właśnie tej wspaniałej koszuli? Powiedz. Mi się wydaje, że z góry wiedziałem, że będziesz tak samo ubrany jak zawsze na każdym koncercie. I chciałem podobnie być do ciebie ubrany, a więc tak się po prostu próbowałem dostosować. Czyli założymy zespół. Ty i ja. Dosłownie. Dwaj młodzi, aktywni dosłownie mężczyźni na trasie. Coś wspaniałego, coś cudownego. Jestem zachwycony. Powiedz mi plany. Na pewno masz jakieś plany. Chciałbyś zagrać trasę koncertową po wszystkich barach mlecznych mojego województwa łomżyńskiego, na przykład, wiesz, z kim właśnie? Rihanną. No nie tylko. Beyond. Nie tylko po barach, ale Gosią Andrzejewicz. Po dużych scenach, bo tyle czasu czekałem na to, żeby jak gdyby powrócić na scenę muzyki disco polo. Mam oczywiście swoje własne studio, że tak troszeczkę rozrywam ten temat, ale nareszcie sobie pokupowałem to, co chciałem. To niesamowite. Będę nagrywał, będę robił nowe utwory, które jesteś na pewno... niezależny, jesteś punkiem, powiedz dosłownie, to od razu. Dosłownie, tego chciałem bardzo. Proszę Państwa, Babilon upadł, mamy punkowca, disco polowca. To wielkie, to piękne, to cudowne, to wspaniałe. Krzysiek, czekamy na Twoje absolutnie niezależne produkcje. To wspaniała wiadomość. Będą, obiecuję. Panów Twojego talentu. Przy okazji powiem Wam, że Krzysztof jest niezwykle zdeterminowany w akcie dotarcia na scenę i jak już tam dotrze, nie da się zrzucić. Poznaliśmy się jakiś czas temu na wakacyjnej imprezie w Cielądzu, na festiwalu Disco Polo. Krzysiek sobie jako ostatni, przyjechała policja, niech ten człowiek zejdzie, mówili. On powiedział, nie zejdę, będzie kolegium, to policja, a on mówi, a ja będę śpiewał. Po prostu cały jestem dla swoich panów. Krzysiu, w związku z tą radosną wiadomością, że jesteś z nami, oto kolejny cudowny, wspaniały, specjalnie dla mojego programu, dla naszej stacji nagrany klip, który zmieni losy wszechświata. Tarzan Boy w wersji Total Live, reżyseria Steven Spielberg. Jedziemy.